Ludzie czasami myślą, że nie mówię po polsku, albo mówią, skąd ja jestem, co ja robię w Polsce i dlaczego przyjechałam do Polski. To, rozumiem to, bo to jest ciekawe, co ja robię w Polsce i tak dalej, ale ja czuję, że jestem już czasami, jestem, no, to jest mój drugi dom. Jak przyjechałam do Polski, to dla mnie było na początek szok, tak? Imigracja dla mnie jest nauka. Człowiek przyjeżdża do danego kraju, nic nie zna, ani kultura, ani język. Nie wie, jak się zachować w tym kraju. To jest jakby od dziecka, się uczy, jak chodzić, jak się mówi i tak dalej. To jest, imigracja to jest tak samo dla mnie. Bałam się, ale byłam ciekawa, jak to jest zima, bo jak na przykład mówili ludzie, no bo mojego męża mówią, minus będzie minus 20, a nawet, co to znaczy minus? Ja nie rozumiałam, co to znaczy, jak może być minus, przecież to znaczy minus, bo u nas tylko plus mamy, nie? Pogoda, nigdy nie było plus, minus, więc ciekawa byłam naprawdę i ciekawa byłam też zobaczyć śnieg. Myślałam, że zdolna jestem i będę uczyć tylko po polsku, ale jak zaczęłam uczyć, to było tak trudno i się bałam, że to było tak stres dla mnie, że myślałam, że nie będę mówić po polsku i bałam się, jak będę żyła. I marzę też czasami po polsku i żarty też robię. Tak się mówi po polsku, tak żartuję czasami, nawet w pracy, tak z mojej przyjaciółki, bo na co dzień po polsku mówię w domu i w pracy, więc żartu mam też dużo po polsku. Na początek, jak przyjechałam do Polski, myślałam, że twój dom jest tam. Że się tęskniłam, czasami płakałam, myślałam, że tutaj jest dużo różnica i nie potrafię żyć w Polsce i tak dalej. Ale też miałam nadzieję, że powoli się uczę i tak dalej. A ogólnie jak po prostu urodziło moje dzieci, mam dwie córki, poczułam, że to jest dom moje dzieci, ale też już mój dom. Dom jest tam, gdzie jest twoje serce. I już, nie wiem, nie potrafiłabym też już mieszkać chyba poza Polski, tak czuję, że może to dziwne, tak, bo ja jestem ciemnoskóra, pochodzę z Eritrei, nie urodziłam się w Polsce, ale już czuję, że tu Polska dla mnie jest bardzo ważna, że leży mi też w sercu, bo mam tu rodzinę, moje dzieci tu rodziło, mam bliski tutaj, którzy mnie zawsze wspierają, przede wszystkim rodzina i przyjaciółki. Nazywam się Senait Ciepelniska. Jestem z Eritrei, pochodzę z Eritrei. W Polsce mieszkam już ponad 15 lat.